Dokładnie 2 lata temu na kanale Sprytny Pieniądz został opublikowany pierwszy film. W dzisiejszym szczególnym, urodzinowym wideo chciałbym opowiedzieć Wam historię, jak od zera rozwinąłem mój kanał i podzielić się z Wami przemyśleniami, jakie przychodzą mi na myśl po tych 2 latach. Aby Was jednak nie zanudzić na śmierć, przygotowałem dla Was specjalny, urodzinowy konkurs z nagrodami. Więcej informacji na jego temat znajdziecie na końcu tego materiału. Zapraszam Was więc do obejrzenia tego filmu w całości. Długo zastanawiałem się nad tym, od czego zacząć tego typu wideo. Czy da się opowiedzieć w kilkudziesięciu minutach 2-letnią przygodę, która zaczęła się od pierwszego wideo wypuszczonego tak dawno, a zarazem niekiedy wydaje mi się, że ledwie kilka dni temu. Gdy sięgam pamięcią wstecz, dobrze pamiętam chwilę, kiedy zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em. Nie miałem wtedy odpowiedniego sprzętu do nagrywania. Mój montaż, no cóż, dawał wiele do życzenia, a kanał Sprytny Pieniądz był pierwszym kanałem, jaki kiedykolwiek prowadziłem. Jak widzicie, łącząc te wszystkie składniki do przysłowiowej kupy, można by było spodziewać się katastrofy. Posiadałem jednak ze sobą lata doświadczeń w zarabianiu w internecie i zgromadziłem spory zasób wiedzy, który, jak się okazało w późniejszym czasie, przydał mi się bardzo. Oprócz wiedzy w swoją podróż wziąłem ze sobą marzenia i cele, jakie chciałem osiągnąć. Zdawałem sobie sprawę, że prowadzenie kanału na YouTubie to maraton, a nie sprint, w związku z tym powiedziałem sobie w duchu, że dodam na kanał co najmniej 100 wideo, zanim się poddam. Jak sami możecie sprawdzić, w tej chwili na kanale znajduje się około 140 wideo i cel został osiągnięty już bardzo dawno temu. Chociaż wcale nie było łatwo. Praca zawodowa, rola męża i ojca 3 dzieci wcale nie sprzyjały prowadzeniu kanału. Kiedy startowałem z tym projektem, najmłodsze z moich dzieci miało zaledwie 3 miesiące. Można by rzec, że wybrałem najgorszy moment na start. Jak się jednak okazało potem, prowadzenie kanału na YouTubie zmieniło moje dotychczasowe życie. W tej chwili, gdy tworzę ten materiał, jest grubo po 22, a moje dzieci śpią dopiero od godziny. Przez grzeczność nie wspominam, że jedno ma w tej chwili gorączkę. Kiedy jednak widzę wszystkie te wspaniałe rzeczy, jakich doświadczyłem prowadząc kanał Sprytny Pieniądz, to gdybym mógł cofnąć czas, bez wahania wybrałbym raz jeszcze prowadzenie kanału na YouTubie. Pewnie zastanawiacie się dlaczego. No tak, na pewno chodzi mu o kasę, jaką czerpię z reklam, kursów i całej tej reszty. Powiem Wam szczerze, że kiedy zaczynałem prowadzić kanał na YouTubie, pieniądze tudzież udowodnienie sobie pewnych rzeczy były dla mnie ważne. Szybko jednak okazało się, że kanał na YouTubie to coś znacznie więcej. Przede wszystkim zmieniło się moje myślenie. Po początkowej fazie, w której stwierdziłem, wow, ktoś rzeczywiście to ogląda, pojawiły się pierwsze przeszkody. I wcale nie chodzi tutaj o zniechęcenie. Wiele osób, które chce prowadzić kanały na YouTubie, myśli, że nagra 2-3 wideo i zawojują oni zakładkę na czasie. Kiedy jednak się tak nie dzieje, ich zapał do tworzenia mija bardzo szybko i się poddają. Swoją drogą, część z tego typu osób staje się zgorzkniała i dołącza do grupy ludzi, którzy powtarzają jak mantrę, że na YouTubie trzeba mieć znajomości, żeby się wybić, albo że konkurencja jest teraz zbyt duża. Wymówek możemy znaleźć naprawdę mnóstwo. Wróćmy jednak do głównego wątku. W moim przypadku problemem był czas. Do i tak napiętego grafiku dołączyły nowe zadania, a moja doba wcale się nie wydłużyła. Bardzo wielu z Was może sobie myśleć, że prowadzenie kanału na YouTubie sprowadza się jedynie do dodawania kolejnych wideo. Nic bardziej mylnego. Owszem, dodawanie filmów jest bardzo ważną częścią życia każdego kanału, bez której ten szybko by podupadł. Na całość pracy YouTubera składa się jednak znacznie więcej obowiązków. Kontakt z widzami, poszukiwanie pomysłów na nowe wideo, planowanie i optymalizacja filmów, a przede wszystkim edukacja. Ta ostatnia zabiera masę czasu każdemu twórcy. Nie myślcie sobie, że jestem jakąś alfą i omegą i wiedza, z którą się wami dzielę, spływa na mnie w postaci nocnego objawienia. Aby stworzyć wideo, często sięgam do różnych źródeł. W samym tylko styczniu wydałem ponad 600 zł na zakup książek, które w przyszłości dadzą wam solidną porcję wiedzy i jeszcze bardziej wzbogacą wartość kanału Sprytny Pieniądz. Na przestudiowanie jednak materiałów potrzeba czasu. Aby wyciągnąć z książki, która ma ponad 300 stron esencję, trzeba najpierw ją przeczytać i przestudiować. Dlatego dochodzą kwestie techniczne YouTube'a. Zobaczcie, to fragment mojego pierwszego wideo, jakie wrzuciłem na kanał. Cześć, z tej strony Tomek z kanału sprytnypieniądz.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci listę 52 sprawdzonych sposobów na zarabianie pieniędzy w sieci. Kurczę, nie myślałem, że było aż tak źle. Jak widzicie, różnica pomiędzy tamtym filmem a tym jest kolosalna. Nie wzięła się ona jednak z sufitu.
Pogłębiając wiedzę, udało mi się rozwinąć i tworzyć dużo bardziej ciekawsze wideo. Oczywiście wcale nie oznacza to, że pozjadałem już wszystkie rozumy. Cały czas się uczę i staram się rozwijać. I to właśnie rozwój stał się głównym motorem napędzającym moje działania. Wiem, że może Wam jest ciężko zobaczyć tą zmianę, ale dla mnie jest ona kolosalna. Przez te 2 lata osiągnąłem bardzo wiele. Startując od zera, od całkowitego dna, udało mi się stworzyć kanał liczący prawie 22 tysiące widzów. Moje materiały zostały wyświetlone ponad 1,7 miliona razy, a ilość godzin obejrzanych materiałów to ponad 90 tysięcy. Dla uświadomienia, jak ogromna jest to liczba, podam Wam przykład. Musielibyście oglądać nieprzerwanie moje wideo przez 3771 dni, czyli ponad 10 lat. Ze swoim przekazem docieram codziennie do tysięcy osób w Polsce i za granicą. Świadomość, że wpływam na tysiące osób i pomagam im, dostarcza mi niesamowicie dużo satysfakcji, ale również skłania do odpowiedzialności za mój przekaz i to, co mówię. Oprócz tego stworzyłem 2 kursy online. Jeden o właśnie rozwoju kanału na YouTubie, drugi o zarabianiu na afiliacji. Teraz jestem na etapie tworzenia 3. kursu o tym, jak samemu stworzyć własny e-book, a w przyszłym miesiącu planuję sam wypuścić mój pierwszy e-book 99 sprytnych sposobów na zarabianie w internecie, który ma być inspiracją dla setek, jeśli nie tysięcy osób zainteresowanych zarabianiem w internecie, pokazując im mnóstwo możliwości, jakie daje sieć każdemu z nas. Mam nadzieję, że e-book Wam się spodoba i Was zaskoczy, ponieważ staram się w nim przekazać Wam mnóstwo wiedzy, która otworzy przed Wami całkiem nowe możliwości. Oprócz tego kanał pozwoli mi na dotarcie do ludzi z przeróżnych branż. Co chwilę zgłaszają się do mnie osoby zainteresowane współpracą i reklamą na kanale. Codziennie zdobywam nową wiedzę, rozwijam się na wielu płaszczyznach i cały czas się edukuję. Wszystko dzięki prowadzeniu kanału. Jak widzicie, zmiany, jakie zaszły w przeciągu tych 2 lat, są przynajmniej dla mnie kolosalne. I wcale nie mówię tego, aby się chwalić czy pokazać Wam, że ha, mi się udało, a Wy to macie figę z makiem. Chcę jedynie uświadomić Wam, że skoro zabiegany ojciec 3 małych dzieci może prowadzić kanał na YouTubie, to może robić to każdy, niezależnie od tego, kim jest i czym się zajmuje. Kończąc już powoli mój wywód, chciałbym zachęcić Was do zastanowienia się nad Waszym życiem. Być może i Wy jesteście w stanie dać światu coś od siebie i sprawić, że to miejsce dzięki Wam będzie odrobinę lepsze niż jest teraz. Zachęcam Was serdecznie do refleksji. Na sam koniec, jak zresztą wspomniałem wcześniej, przygotowałem dla Was specjalny urodzinowy konkurs. Do zgarnięcia mam dla Was 2 nagrody. Pierwszą z nich jest książka Briana Tracy'ego Psychologia sprzedaży, która jest świetnym podręcznikiem skutecznej sprzedaży, pokazującym, jak stać się doskonałym sprzedawcą i zarabiać przy tym spore pieniądze. Drugą nagrodą jest mój autorski e-book 99 sprytnych sposobów na zarabianie w internecie. Co prawda nie jest on na chwilę obecną jeszcze ukończony, ale kiedy tylko prace nad nim zostaną ukończone, zwycięzca otrzyma do niego dostęp zupełnie za darmo. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy, że pod tym wideo zostawicie komentarz z dowolnymi życzeniami urodzinowymi. Życzenia, które będą najlepsze i będą miały największą ilość łapek i komentarzy, wygrywają. W związku z tym zaproście do zabawy swoich znajomych. Wyniki konkursu już w przyszłym materiale. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i miłej zabawy. Na sam koniec chciałbym podziękować Wam za te 2 lata, które upłynęły bardzo, bardzo szybko, a które były tak wspaniałe. Mam nadzieję, że kolejny rok upłynie nam wspólnie pod znakiem rozwoju, poszerzania naszych horyzontów i stawania się jeszcze lepszymi ludźmi. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście z kanałem, wspieracie mnie dobrym słowem i pozytywną energią, dzięki czemu widzę, że moja praca przynosi Wam wartość. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.